Witajcie kochani w ostatnim dniu roku, Dzień Pański. Oczywiście w naszej rodzinie Zoomowej jest to zawsze dzień, w którym stajemy razem przy Słowie Bożym. Dzisiaj fragment z Księgi Rodzaju. Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia. Nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł: O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka? Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer. I mówił: Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni do pewnej drogi Abrama, drogi wiary, w zasadzie można powiedzieć od zwątpienia do wiary. Piękny jest ten dialog. Przechodzimy drogę, którą idą razem Bóg i Abram, dwóch przyjaciół, rozmawiających ze sobą szczerze, rozmawiających ze sobą o sprawach trudnych. Abram jest w momencie pewnego zmęczenia i bólu, nie ma potomka, chociaż Bóg obiecał. Bóg mówi do Abrama, że dam ci coś pięknego. Abram mówi: Nie, dziękuję, ja nie mam potomka. Bardzo mi się podoba ten dialog. I końcówka, bardzo ważna też dla nas. Pomimo zwątpienia, pomimo bólu, pomimo cierpienia, Abram odpowiada na zaproszenie do wiary. Nowy krok w wierze. Chociaż wszystko temu przeczy, Abram podejmuje, uwierzył, i Pan poczytał mu to za zasługę. Piękna historia drogi i myślę, że możemy dzisiaj prosić też Pana o to, abyśmy w tych miejscach, w których nasza droga z Bogiem jest drogą trudu, jakiegoś zwątpienia, pytań bez odpowiedzi, zbyt długiego oczekiwania, tak nam się wydaje. Uczyńmy dzisiaj ten krok razem z Abramem. Podziękujmy Panu za wszelką łaskę, którą nam daje, bo On daje nam łaskę, abyśmy uczynili dzisiaj kolejny krok w wierze. Uczyńmy go razem z Maryją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko drogi za Jezusem, módl się za nami. Kochani, noworocznie życzymy Wam, abyście byli ludźmi wiary, nadziei i miłości. Dzielmy się Bogiem, dzielmy się każdą dobrą nowiną, którą słyszymy. Zapraszam Was też, abyście pamiętali, że nasze Zoomy każdego dnia, przez cały rok, przesyłajcie też innym. I przypominam, kochani, że dzisiaj u nas w Sanktuarium Najświętszego Imienia Jezus pasterka noworoczna o północy. Można również łączyć się z nami poprzez transmisję. Zapraszamy.